Bardzo krótkie świadectwo. 24 lata temu, jak zmarła moja mama, przyjechałem tutaj na swoje pierwsze rekolekcje oazowe, pierwsze, na Dzieci Boże. To w trzeci dzień rekolekcji, będąc w bazylice, nie wiedziałem już, o co chodzi, popatrzyłem na Matkę Bożą i powiedziałem: ty bądź moją mamą. Od tamtego momentu, słuchajcie, przyjeżdżam ze wszystkimi sprawami do Maryi i mówię tak: coś się wydarzyło dobrego, złego, coś jest błogosławieństwem, coś jest smutkiem. Ona wszystko przyjmuje, ona przemienia. I w tym miejscu naprawdę dzieją się wielkie rzeczy, wielkie łaski. I z tego też korzystajcie, z tego wizerunku, z tego miejsca świętego. Szanujcie naszego księdza moderatora, szanujcie naszych animatorów, szanujcie swoją diakonię, cieszcie się wspólnotą i życzę wam jeszcze dobrego i pięknego czasu. Byście wyjechali stąd odmienieni, bliżej Pana Boga, bliżej siebie w małżeństwie, bliżej rodzinie. Byście odkryli piękno też waszej wiary i miłości, tą, którą Bóg darzy bardzo hojnie i którą chce, żebyście wy też w małżeństwach, w rodzinach siebie na Jego wzór właśnie też darzyli.